Tazria. I oświadczył wiekuisty Mojżeszowi i rzekł: Powiesz synom Izraela tak. Niewiasta, która by płód wydała i urodziła chłopca, nieczystą będzie przez siedem dni, jako w dni wydzielania słabości swej nieczystą będzie. A dnia ósmego obrzezane będzie ciało na pletka jego, trzydzieści zaś i trzy dni zostawać winna dla krwi oczyszczenia. Żadnej świętości się nie dotknie, a do świątyni nie wejdzie, póki nie spełnią się dni jej oczyszczenia. A jeżeli by dziewczynkę urodziła, nieczystą będzie przez dwa tygodnie, jak przy wydzielaniu swojem. Sześćdziesiąt zaś i sześć dni zostawać winna dla krwi oczyszczenia. A gdy się spełnią dni oczyszczenia jej po synu albo po córce, Przyniesie jagnię roczne na całopalenie, i gołąbka, albo synogarlicę na zagrzeszną, do wnieścia przybytku zboru do kapłana. I przyniesie on to przed oblicze wiekuistego, i rozgrzeszy ją, i będzie czysta z upływu krwi swojej. Oto przepis o rodzącej chłopca czy dziewczynkę. A gdyby nie stało jej na jagnię, niechaj weźmie parę synogarlic, albo parę gołąbków, jednego na całopalenie, a drugiego na zagrzeszną. I rozgrzeszy ją kapłan, i będzie czysta. I rzekł wiekuisty do Mojżesza i do Arona tak: człowiek, któremu by wystąpiła na skórze ciała jego nabrzmiałość, albo przyrzut, albo plama, a wyda się na skórze ciała jego jako zaraza trądu, przywiedziony będzie do Arona kapłana albo do którego z synów jego kapłanów. A gdy zobaczy kapłan zakażenie na skórze ciała, że włos na zakażeniu zbielał, a zakażenie z wejrzenia głębszym jest niż skóra ciała jego, wtedy to zaraza trądu. I obejrzy go kapłan i poczyta go za nieczystego. A jeżeli by plama biała była na skórze ciała jego, ale nie głębsza z wejrzenia niż skóra, a włos na niej nie zbielał, Wtedy zamknie kapłan zakażonego na 7 dni. A obejrzy go kapłan dnia siódmego. a oto zakażenie pozostało w stanie swoim, a nie szerzyło się zakażenie po skórze, wtedy zamknie go kapłan na drugie 7 dni. I obejrzy go kapłan dnia siódmego powtórnie, a oto ściemniało zakażenie, a nie rozszerzyło się zakażenie po skórze, wtedy poczyta go kapłan zaczystego. Przyrzutem jest, i niechaj wypierze szaty swoje, a będzie czystym. Ale jeżeliby się bardziej rozszerzył przyrzut po skórze, po ukazaniu się jego przed kapłanem dla oczyszczenia, wtedy ukaże się po raz drugi przed kapłanem i obejrzy kapłan, a oto rozszerzył się przyrzut po skórze, wtedy poczyta go kapłan za nieczystego. Trądem jest. Zaraza trądu, gdy będzie na człowieku, przywiedzion będzie do kapłana. I obejrzy kapłan, a oto nabrzmiałość biała na skórze, i zamieniła ona włos na biały, albo wybujanie dzikiego mięsa w nabrzmiałości. Trąd zestarzały jest na skórze ciała jego i poczyta go za nieczystego. Kapłan nie zamknie go, bo nieczystym jest a jeżeli by się rozwinął trąd na skórze i okrył trąd całą skórę zakażonego, od głowy aż do nóg jego na całym polu widzenia oczu kapłana i zobaczy kapłan, a oto okrył trąd całe ciało jego, wtedy poczyta zakażenie za czyste. Wszystko pobielało, czystym jest. Dnia wszakże, w którym się ukaże na niem mięso dzikie, nieczystym będzie. Gdy zobaczy kapłan mięso dzikie, poczyta go za nieczystego. Dzikie mięso nieczyste jest. Jest to trąd. Wszakże jeżeliby znikło mięso dzikie a zamieniło się na białe, to niechaj przyjdzie do kapłana. I obejrzy go kapłan, a oto zamieniło się zakażenie w białość, za czyste poczyta kapłan zakażenie. Czystym on. A na ciele, na skórze jego, gdyby powstał wrzód, a zagoił się, a wystąpiłaby na miejscu tego wrzodu na brzmiałość biała albo plama biała zaczerwieniona, wtedy okazana będzie kapłanowi. I zobaczy kapłan, a oto na wejrzenie głębszą jest niż skóra, a włos na niej zbielał. Wtedy poczyta go kapłan zanieczystego. Zarazą trądu jest, która na wrzodzie się rozwinęła. A jeżeli by ją obejrzał kapłan, a oto nie ma na niej włosu białego i głębszą też nie jest niż skóra, a przytem ściemniała, wtedy zamknie go kapłan na siedm dni. A jeżeli by się szerzyła po skórze, poczyta go kapłan zanieczystego. Jest to zaraza. Jeżeli by zaś na swoim miejscu pozostawała owa plama, a nie szerzyła się, Zapaleniem wrzodu jest i poczyta go za czystego kapłan. Również jeżeli by na ciele, na skórze jego powstała oparzelina od ognia, a zamieniłaby się wybujałość oparzeliny w planę białą, zaczerwienioną, albo białą tylko, i obejrzy ją kapłan, a oto zbielał włos na planie, a nadejrzenie głębszą jest niż skóra, trądem jest, który na sparzelinie się rozwinął. I poczyta go kapłan zanieczystego. Jest to zaraza trądu. A jeżeli by obejrzał ją kapłan, a oto nie ma na plamie włosu białego i głębszą też nie jest niż skóra, a przytem ściemniała, wtedy zamknie go kapłan na siedm dni. I obejrzy go kapłan dnia siódmego. Jeżeli by się szerzyła po skórze, wtedy poczyta go kapłan zanieczystego, zarazą to trądu. Jeżeliby zaś na swojem miejscu pozostawała owa plama, nie szerzyła się po skórze, a przytem ściemniała, nabrzmiałość z oparzelizny jest. I osądzi go kapłan za czystego, bo zapaleniem oparzelizny jest. Jeżeli u mężczyzny albo u niewiasty okaże się zakażenie na głowie, albo na brodzie, i obejrzy kapłan zakażenie, a oto na wejrzenie głębszym jest niż skóra, a na niem włos pożółkły, cienki, Wtedy poczyta go kapłan zanieczystego. Strupem jest trąd to głowy albo brody. Jeżeli by zaś zobaczył kapłan zakażenie strupa, a oto nadejrzenie nie głębszem jest niż skóra, a nie ma na nim włosu czarnego, wtedy zamknie kapłan zarażonego strupem na siedem dni. I obejrzy kapłan zakażenie dnia siódmego, a oto nie rozszerzył się strób i nie ma na nim włosa pożółkłego, a nadejrzenie strób nie głębszym niż skóra. Da się wtedy ostrzyc, miejsca strupa wszakże nie ostrzyże, i zamknie kapłan zakażonego strupem na siedem dni drugie. I obejrzy kapłan strób dnia siódmego. A oto nie rozszerzył się strób po skórze, a nadejrzenie nie głębszym jest niż skóra. Poczyta go za czystego kapłan. On zaś wypierze szaty swoje i będzie czystym. Jeżeli by się począł szerzyć strób na skórze po oczyszczeniu się jego, a zobaczy go kapłan, a oto szerzy się strób po skórze, niechaj wtedy kapłan nie szuka włosu pożółkłego. Nieczystym jest. Jeżeli by wszakże w stanie swoim pozostał strób, a włos czarny wyrósł na nim, to zagoił się strób. Czystym jest i za czystego poczyta go kapłan. A jeżeli u mężczyzny albo u niewiasty ukażą się na skórze ciała plamy, plamy białe, i obejrzy kapłan, a oto na skórze ciała ich plamy blade, białe, to jest to liszaj rozkwitły na skórze. Czystym jest. Człowiek też, któremu by wypadły włosy z głowy, to pleszywy, czystym jest. A jeżeli by po stronie twarzy wypadły włosy głowy jego, to łysy, czystym jest. Wszakże, gdyby na pleszywości albo na łysinie ukazało się zakażenie białe, zaczerwienione, to trąd, który wystąpił na jego pleszywości albo na jego łysinie. I obejrzy go kapłan, a oto nabrzmiałość zakażenia biała, zaczerwieniona na pleszywości jego, albo na łysinie jego, podobna do trądu na skórze ciała. Człowiek to trędowaty, nieczystym jest. Za nieczystego poczyta go kapłan. Na głowie jego zakażenie jego. Trędowaty zaś dotknięty tą zarazą, szaty jego będą rozdarte, i głowa jego będzie odkryta. I po brodę się otuli, i nieczysty, nieczysty wołać będzie. Przez wszystek czas, póki jest zarazą dotknięty, zanieczystego będzie uważany. Nieczystym jest. Oddzielony przebywać będzie, poza obozem będzie mieszkanie jego. Jeżeli by też na szacie ukazała się zaraza trądu, na szacie wełnianej, albo na szacie lnianej, czy to na osnowie, czy to na wątku z lnu, albo wełny, czy też na skórze, albo na jakimkolwiek wyrobie skórzanym, a byłaby to zaraza zielonawa albo czerwonawa na szacie, albo na skórze, albo na osnowie, albo na wątku, albo na jakiejkolwiek rzeczy skórzanej, zarazą trądu jest i pokazaną być ma kapłanowi. I obejrzy kapłan zakażenie i zamknie zakażone na siedem dni. A gdy zobaczy zakażony dnia siódmego, że szerzy się zakażenie na szacie, czy to na osnowie, czy to na wątku, albo na skórze, na czymkolwiek, co ze skóry sporządzonym zostało do użytku, to jest ta zaraza trądem jadowitym nieczystym jest. I spali te szatę, czy to osnowę, czy wątek z wełny, albo lnu, albo jakąkolwiek rzecz skórzaną, która by zarazą była dotknięta bo to trąd jadowity w ogniu spalonym to będzie. Gdyby zaś zobaczył kapłan, że nie szerzy się zakażenie na szacie, czy to na osnowie, czy na wątku, albo na jakiejkolwiek rzeczy skórzanej, wtedy rozkaże kapłan, aby wyprano to, co zarazą dotknięte i zamknie je na drugie siedmy dni. I obejrzy kapłan po wypraniu zakażenie, a oto jeżeli zakażenie nie odmieniło barwy swojej, a nie rozszerzyło się zakażenie, nieczystem ono w ogniu je spalisz. Przegryzieniem to, bądź na zwierzchniej, bądź na spodniej stronie jego. Jeżeli by zaś zobaczył kapłan, iż oto ściemniało zakażenie po wypraniu jego, tedy wydrze je z szaty, albo ze skóry, bądź z osnowy, bądź z wątku. Gdyby wszakże znowu wystąpiła na szacie, bądź na osnowie, bądź na wątku, albo na jakiejkolwiek rzeczy skórzanej, trąd to szerzący się. Spalić ci na ogniu to, co zakażeniem dotknięte. Szatę zaś, czy to osnowa, czy wątek, albo wszelką rzecz skórzaną, którą byś wyprał, a odeszłoby od niej zakażenie, wypierzesz powtórnie, a czystą będzie. Oto nauka o zarazie trądu na szacie wełnianej, albo lnianej, bądź na osnowie, bądź na wątku, albo na jakiejkolwiek rzeczy skórzanej, czy należy je poczytać za czyste, czy też za nieczyste.